Dolina Borwinów przeżywa ostatnio bardzo aktywne tygodnie ze względu na swoją ofensywę inwestycyjną. Niedawno informowaliśmy o podpisaniu umowy na budowę nowej biblioteki publicznej. Teraz dobre wiadomości otrzymali mieszkańcy ulicy Kępińskiej. Z projektem ulicy Kępińskiej borykaliśmy się mniej więcej 3 lata. To jest dość trudne zadanie, związane z tym, że najpierw trzeba zrobić remont kanalizacji deszczowej, później samej ulicy, ale ulica jest momentami bardzo wąska i musimy wydzielić trójkąty widoczności na skrzyżowaniach z Orzeszkowej, na skrzyżowaniach z ulicą Kraszewskiego. Musimy po prostu ulicę uczynić lepszą, bezpieczniejszą dla mieszkańców. Poza tym to jest ulica, na której jest najwięcej progów z całej gminy Brwinów. Praktycznie co każda przecznica mamy dodatkowy próg, na którym mieszkańcy się potykają, i kierowcy, i wszyscy pozostali. Od kilku lat działamy w ten sposób, że staramy się zwiększać bezpieczeństwo w miejscach, gdzie następuje, czy może następować do kolizji, czyli na skrzyżowaniach. Budujemy skrzyżowania wyniesione przejścia dla pieszych. I tak też będzie z ulicą Kępińską. Jak często żartuje burmistrz Kosiński, jeżeli tylko możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na jakąkolwiek inwestycję w gminie Brwinów, to można być pewnym, że urząd z takiego zastrzyku gotówki z chęcią skorzysta. Nie inaczej było w przypadku remontu ulicy Kępińskiej. Staraliśmy się o dofinansowania z dwóch źródeł, z Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli z pieniędzy rządowych, tutaj nie dostaliśmy ani złotówki, oraz dodatkowo równolegle złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Województwa Mazowieckiego, z funduszu, z którego już wcześniej otrzymaliśmy dotację na drogę prowadzącą do Mazowsza oraz na ulicę Pruszkowską wzdłuż torów kolejowych w Brwinowie, tą, która została wybudowana w ubiegłym roku. I udało się, województwo, sejmik województwa, zarząd województwa podjęły decyzje dobre dla mieszkańców gminy Brwinów. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę z marszałkiem Adamem Strusikiem i z marszałkiem, wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem, na podstawie której gmina Brwinów otrzyma 1 603 524 zł i bodaj 82 groszy. Nasz wkład własny to drugie tyle. Dofinansowanie opiewa na kwotę 50%. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy zaplanowano na jesień. Jesienią tego roku to będą pierwsze prace związane, konieczna wymiana kanalizacji deszczowej z rozbudową kanalizacji deszczowej, a właściwe roboty budowlane, drogowe, czyli przebudowa jezdni, podbudowy jezdni, chodników, skrzyżowań itd., będzie już realizowana wiosną 2022 roku. Przy tej inwestycji, przy tych obciążeniach tutaj związanych z tymi uciążliwościami dla mieszkańców, warto pamiętać jeszcze o innej przygotowywanej w tej chwili przez gminę Brwinów i województwo inwestycji. Mianowicie gmina Brwinów kończy projektować przebudowę, rozbudowę skrzyżowania obwodnicy z ulicą Kępińską. Bardzo niebezpieczne skrzyżowanie na łuku drogi wojewódzkiej 719. Bardzo często dochodzi tam do kolizji i wypadków, w tym wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Warto także zaznaczyć, że gmina planuje także rewitalizację zieleni na długości całej ulicy, tak aby zadbać o spójność wszelkich tego typu inwestycji na terenie całej gminy. Przypomnijmy, Brwinów do dziś szczyci się statusem miasta ogrodu.